Spotkanie ze znanym na całym świecie podróżnikiem, kajakarzem, badaczem i odkrywcą cieszyło się tak dużym zainteresowaniem rzeszowian, że na sali widowiskowej Teatru Maska zabrakło miejsc. Piotr Chmieliński swoją pasją zaraził się w Polsce, a pierwsze kajakarskie szlify zdobywał na Dunajcu w latach 1974-75. Już rok później zaczął marzyć o wyjeździe za granicę, by sprostać trudniejszym wyzwaniom. W tej chwili każdy z Was ma paszport w domu. Kiedyś to było niemożliwe. Wyjechanie nawet do Czechosłowacji czy gdzieś poza granicę Polski było marzeniem niedostępnym. Nam się zaczęło udawać właśnie coś takiego. Zbudowaliśmy przyczepkę tą tutaj z tyłu na ileś tam kajaków i w starym napace z zaprowiantowaniem, z kiełbasą, z chlebem wojskowym wyjazd do Jugosławii. Dubrownik, miejsca nad Naretwą i to będzie Naretwa sama, Majka, która jest obecna, ja myślę, że to jest ona właśnie na Naretwie. Pierwsze takie poznawanie trochę trudniejszej wody niż te miejsca, które mieliśmy w Polsce. Po dwóch latach przyszedł mu do głowy jeszcze bardziej szalony pomysł. Kiedy papieru toaletowego nie było w sklepach i nawet octu, myśmy zaproponowali władzom studenckim w tym czasie, że my chcemy jechać do Argentyny i pływać kajakami. I to był tak zwariowany pomysł, że jak później rozmawiałem z prezydentem Kwaśniewskim w Waszyngtonie, powiedział, że nikt nie wierzył w to, że to jest możliwe, czyli podpisali nam pierwsze dokumenty stwierdzające, że tak, zgadzają się. Ta dziesiątka ludzi i kierowca wyruszają samochodem Star na podbój najtrudniejszych rzek obu Ameryk. Rozpoczęli od Meksyku, nie ominęli też Mekki kajakarzy kanionu Colorado. Przejechali, jak się okazało, niezawodnym Starem ponad 80 tysięcy kilometrów. To jednak rzeki, a nie drogi, były głównym celem Piotra Chmielińskiego. Przepłynął ich 24. Z tego 12 Polacy pokonali jako pierwsi w świecie kajakami i pontonami. I ten okres swojego życia podróżnik wspomina z sentymentem. Ponieważ nie musiałem się martwić o nic innego, tylko spływanie w dół. I to był fantastyczny czas dla mnie, dla całej grupy. I jednym takim momentem, kiedy najbardziej przeżyłem, był koniec. Ja chciałem płynąć jeszcze do Afryki, żeby się ta rzeka nie skończyła. To był fantastyczny okres mojego życia, a jednocześnie kończyło się coś, gdzie następny etap jakiejś eksploracji kończył się. Musiałem przejść do takiego trochę bardziej normalnego życia i to mnie w jakiś sposób odstraszało. Wszystko się poukładało dobrze, ale powracam do tej Amazonki z wielką taką życzliwością i pięknymi wspomnieniami. W 1981 roku Piotr Chmieliński z grupą Cano Andes dokonał pierwszego spływu najgłębszym na świecie kanionem rzeki Kolka w Peru. To wydarzenie zostało wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa. Kolka trochę odeszła jak gdyby na drugi plan przez to właśnie, że byłem na Amazonce tak długo i w tym wypadku, jeżeli ktoś zapyta, którą rzekę byś wybrał, to ja bym wybrał Amazonkę, nie pomniejszając w jakiś sposób Kolki w żaden sposób. I te efekty samego takiego związania się z Amazonką są ogromne. Dla mnie i prawdopodobnie dla wszystkich z Cano Andes, Bystrza, tych ludzi, z którymi wyjechałem i z którymi robiliśmy wyprawy, w większości już później z National Geographiciem. Co było ciekawe, że Peru jako kraj i Ameryka Południowa jako kontynent były w pewnym sensie naszą przybraną ojczyzną, kiedy straciliśmy Polskę, bo nie mogliśmy do Polski wrócić. I to chodzi też o ludzi, których poznaliśmy, o teren, o przyrodę, o takie miejsce nowe, które znaleźliśmy dla siebie. Do Księgi Rekordów trafił jeszcze raz. Jest bohaterem bestselleru podróżniczego, książki pod tytułem Z nurtem Amazonki. W 2000 roku został uhonorowany superkolosem. Jego osiągnięcie docenił także prezydent Aleksander Kwaśniewski. Piotr Chmieliński mieszka obecnie w Stanach Zjednoczonych. Z Rzeszowa wyjechał w 1979 roku. Rzeszów jest kolorowy, sympatyczny, otwarty
ta szarzyzna i miasta zniknęła i znika. Nie wiem, co władze miasta czy prezydent robi, że tak się to odbiera. Czyli bardzo pozytywnie widzę, oglądając inne miasta Polski, że Rzeszów jest bardzo do przodu pod tym względem. I to jest bardzo pozytywne odebranie i odbieranie Rzeszowa. A Słocina w części nie była aż tak zadowolona z przejęcia jej przez Rzeszów, ale w tej chwili wszyscy to zaakceptowali i widzą pozytywne strony tego, co się dzieje w Słocinie, już Rzeszowie. Dla mnie jest to konsternacja zawsze, jak się pytają, skąd jestem. Kiedyś byłem ze Słociny pod Rzeszowem, a teraz jestem Rzeszowa z Rzeszowa. Piotr Chmieliński jest znanym i cenionym na całym świecie nie tylko za osiągnięcia, ale za postawę i cechy charakteru. Dzięki spotkaniu w teatrze będzie bardziej znany także rzeszowianom.